Siemano, witam w kolejnym odcinku. Pytanie ostatnim, pod ostatnim filmem o programowaniu padło, co z programowaniem dla grup, więc o tym dziś. Otóż, jeśli chodzi o programowanie dla grupy, no to zasady są te same. Różni się jedynie to, że tutaj dobrze by było, jakby dla grupy była rotacja większa, bo taki statystyczny człowiek, który idzie gdzieś tam na zajęcia, żeby coś porobić, nie chce robić z reguły tego samego cały czas. Przy czym dobrze wiemy, że trening siłowy raczej opiera się na powtarzaniu pewnych tematów tak długo, jak działają, po czym zmianie na inne i znowu powtarzaniu ich na tak długo, jak działają. Ale zajęcia CrossFit wszechobecne nauczyły ludzi, że można też robić różne rzeczy, różniste, na każdym treningu najlepiej coś innego i też to w miarę działa. No i owszem, działa to, ale to może nie jest najlepszy sposób. I teraz generalnie tak, nie mówię, że to jest złe, no bo jak już ktoś idzie ćwiczyć, no to fajnie, niech ma tą rotację ćwiczeń, niech sobie robi na każdym treningu coś innego, jeżeli to utrzymuje go w ruchu. No i super. Natomiast ja jestem raczej zwolennikiem takiego po prostu twardego dziergania. No, robimy to samo, co trzeba. Ostatnio Robuś Pasjonat post o tym napisał, kiedy zmienić ćwiczenie, i to mniej więcej jakby jest ten temat, w którym się teraz poruszam, mówiąc o tym. No ja tam jestem zwolennikiem, że jednak łupiemy do... Jeżeli coś działa i jest dobre, to dla ciebie jako ćwiczenie, no to powinno się to robić i tyle, dopóki działa. No i zaraz, żeby znaleźć taki tu kompromis na przykład, to... Aha, bo jeszcze wracając do tych planów dla grup, no to jakby sposoby, jak prowadzić grupy, jak im programować treningi, tego jest dużo na szkoleniach Strong First, więc tam bym szczerze powiedziawszy odesłał, zwłaszcza do manuala takiego szkolenia, bo tam jest zazwyczaj spisane dużo opcji. Ja nigdy z nich jakoś szczególnie nie korzystałem, to znaczy może tak z pomysłów, ale nie z jakichś gotowców. Zazwyczaj sam układam plany i tutaj właśnie teraz nawiążę do tego, jak ja prowadzę grupę. Otóż ja prowadzę grupę w ogóle mieszanym sposobem, czyli nie same ketle, tylko prowadzę też, są sztangi i są nie tylko ketle po prostu. Mamy też sztangi, robimy też bodyweight. Zawsze jeśli chodzi o sztangi, są martwe ciągi, no bo tutaj, tak jak ktoś też wspomniał w komentarzu w poprzednim filmie o wadach ketli, no generalnie ciężko jest przeskoczyć pewien ciężar w ketlach, żeby zrobić martwy ciąg, więc ja wrzucam martwe ciągi na sztangach. Tym, którzy mogą, już są w stanie wejść pod sztangę do przysiadu z tyłu, też robię przysiady. Ławy robią raczej mało ludzi, bo ława, powiedzmy, że ławę mi zastępują pompki i wyciskamy dużo nad głowę i w innych płaszczyznach. Tak jak mówiłem w programowaniu, w filmie o programowaniu poprzednim. W każdym razie, no mieszam i to, i to. I teraz tak, zawsze martwy ciąg i przysiad jest takim stałym punktem programu. Ze względu na to, że są duże ćwiczenia globalne, niby na nogi, ale nie tylko, wiadomo. Do tego stałym punktem programu jest tureckie wstawanie. Też w różnych wersjach czasami. I stałym punktem programu są... Podobnie wzorce, jakieś wyciskania nad głowę, przed siebie w przyciąganiu, i te zazwyczaj rotuję. Różne wersje ćwiczeń rotuję, w jakiś sposób zamieniam, ale żeby to były płaszczyzny, żeby się zgadzały. I staram się, może nie zawsze, ale regularnie, żeby od czasu do czasu były jakieś loaded carries, czyli jakieś przenoszenie ciężkich przedmiotów. W lecie na przykład było jeszcze te sledy, czyli targanie opon po chodniku na podwórku. Na ten moment nie mam jeszcze miejsca, ale już niebawem będę miał, na przepychanie sanek i tym podobnych, więc to też będzie wplatane. I generalnie staram się to programować w sposób podobny jak każdy inny trening siłowy, czyli kilka tygodni pracy na jakiejś wyższej objętości, potem zwiększanie intensywności kosztem objętości i tak dalej, i tak dalej. I wszystko po to, żeby po prostu ten plan, żeby mieć, staram się, no tak jak na początku wspomniałem, rotować te ćwiczenia w miarę możliwości jak najbardziej, ale żeby to było w tych płaszczyznach, w których chciałbym, żeby podopieczni pracowali. I tak to w dużym skrócie wygląda. No i co, kiedy, gdzie rotuję, w jakie dni są ćwiczenia, to już wszystko zależy od waszego
jakby pomysłu na tą grupę. Grunt, żeby to tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, link jest w ogóle w komentarzu, to było wszystko zbalansowane odpowiednio. U mnie na przykład martwe ciągi są na ten moment przynajmniej zazwyczaj w poniedziałki, wcześniej były w środy, to mówię, zależy od pomysłu, planu i tak dalej. Aktualnie są w poniedziałki, w środy jest przysiad i tureckie wstawanie, a w piątek jest taka mocniejsza trochę góra przed weekendem, no bo jakbym dał przysiady i martwe ciągi, to z jakiegoś powodu, jak martwe ciągi albo przysiady są w piątki, to jakoś tak mniej ludzi na zajęciach, jakoś tak nie bardzo, zawsze coś wypadnie w ten wieczór, coś tak niekoniecznie. Ale jak klateczkę pompujemy, to nagle nie, to jest elegancko. W piątek frekwencja jest naprawdę w porządku. Także no takie rzeczy też trzeba brać pod uwagę, programując, bo mówię, moim założeniem osobistym jest przede wszystkim zrównoważony rozwój tych moich podopiecznych siłowy, jakby w każdą stronę, i żeby po prostu mi się nie psuli, nie? No bo jak mi się psują, to mi nie będą przychodzić, co nie? Mam nadzieję, że komuś to rozjaśniło trochę w głowie i pomogło sobie tak przekminić, jakby to swój ten plan dla grupy ułożyć i co by z tym zrobić. Jak macie konkretniejsze pytania, to po prostu piszcie w komentarzach i ja albo w komentarzu odpowiem, albo jeżeli to będzie konieczne, to się wyzewnętrznie w kolejnym jakimś takim odcinku. Dziś z montażem tak jest, jak jest, bo na szybko chcę zrobić ten film, więc sorry za to. Nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę, zasubskrybować kanał, czy nie, i udostępnić, wysłać. Może ktoś będzie potrzebował, komuś się przyda, wiecie co jest. Pozdro mordy, widzimy się w kolejnym odcinku. Prosto ja na niczy, niech mu